Cześć, sianka, witajcie w ten bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii u mnie na kanale pod tytułem Rozwojowy Rolnik. Tak, tak, tak się właśnie ta seria będzie oczywiście nazywała rozwojowy, rozwojowy Rolnik. Na samym wstępie zostawcie 100 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii właśnie już w kolejnym tygodniu i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do... Końca lipca po 2800 subskrybentów, więc zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak największe grono do nas dołączyło. Napiszcie hashtag seria, a ja mam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest właśnie podana w opisie, bo tam lecimy po ileż tam osób, tak widzowie, właśnie teraz zaczęliśmy nową przygodę z nową serią. Co? My pewnie się zastanawiacie Czym ja ogólnie przyjechałem? Oczywiście ja przyjechałem autobusem Dopiero mnie autobus Tutaj wysadził Oczywiście mogłem na przystanku wyjść Ale tutaj poprosiłem Karowcy, kierowcę Tutaj sobie widzowie, że idziemy Żeby nie blokować ruchu Sobie jedźcie te samochody Aha. Dobra I jadą, co nie? Żeby oczywiście nie blokować ruchu Więc tutaj widzowie mnie kierowca wysadził, no bo go poprosiłem, ale nie przedłużając e, odcineczka, idziemy tą piękną drogą do naszego gospodarstwa. Co tutaj, oczywiście, mamy płotek, znajdu, znajdujemy się oczywiście na mapie szpakowo. Tak widzowie, Szpakowo. E, co? E, znajdujemy się na tej drodze, mamy oczywiście po prawo na, nasze pole z jęczmieniem, po lewo mamy pole owsa, ale to zaraz wszystko wam zaprezentuję. Tu oczywiście mamy płaciki na początku gospodarstwa, ale co? E, pewnie się, się zastanawiacie, jak wygląda e, Gosła. No już pewno, już widzicie coś, coś już z tej perspektywy Płoty też są. Bardzo fajny dom, też, ale co? E, tutaj ogólnie droga też prowadzi. Nie mamy oczywiście prosto z głównej drogi do naszego gospodarstwa wjazdu, tylko musimy wjechać z drogi głównej na polną drogę i mamy wjazd, oczywiście, na jego gospodarstwo. Co? Pierwsze otwieranie widzowie bramy na tej serii, tak naprawdę. E, tak. Właśnie teraz się oczywiście znajdu, znajdujemy na naszym gospodarstwie. Po prawej stronie, oczywiście, widzowie, macie mamy jakiś śmietniczek, kurniczek, widzowie. Mamy też tutaj drzewko. Co, kurek też mamy ileś? Mamy tam 10 widzowie kurek, jednego kuguta. Kurnik też, widzowie, jak możecie zauważyć, jest nowiutki. Postawiony widzowie, no bo postawiałem chyba 2 lata temu więc. To był widzowie z te cegły, no to byli tak naprawdę z odzysku, no bo gościu burzył oczywiście e, garaż, więc ja postanowiłem te cegły wrząć tam troszkę krok, trochę desek i mamy tak naprawdę kurnik widzowie wybudowany. Siatkę też widzowie mamy, o, żeby kury tak naprawdę nie wychodzili za, e, po podwórku, tylko oczywiście żeby chodzili tutaj w tym obrębie co się znajdują. No, no, oczywiście kurki sobie chodzą, jak to, za, za szatką, ale to przymkniecie na to troszkę oko. To widzowie, tutaj troszkę trzeba przymknąć na to oko, ale co. Kurnik jak kurnik, ogrodzenie jak ogrodzenie, zamykamy jajka, jak na razie jajek nie mamy, ale myślę, że będziemy mieli jajka, na handel oczywiście nie dla siebie, tu mamy oczywiście jakieś duperele drzewo, tutaj trajseg, tu jakieś palety palety też widzowie trzeba pociąć i po prostu postawimy tutaj te pocięte pra palety w tym ty, to w, w tym no w tym po prostu stojaku na drewną, tutaj mamy trajzegę. oczywiście na e, mufę, nie na prąd, ale to jeśli ty, jeśli ktoś wie co to mufa no to Napiszcie na przykład w komentarzu, co e, tutaj też oczywiście widzowie mamy śmietniczek taki, śmieciowisko takie, duperele, nie duperele, więc no. E, co, e, tutaj mamy pierwszą maszynę jaką jest taka widzowie, taka skrzynka, krypka, jak zwał, tak zwał. E, co, e, skrzynka taka widzowie, żeby nie wiem, paletę na przykład z ziemniakami przewiesz, paletę z ziarnami, albo tą trajsegę przewiesz, żeby w inne miejsce, żeby ten, no nie wiem, albo na zboże, albo kup... Czasami będziemy też po kury jechać tą... tą... Skrzynką. No będzie oczywiście ona potrzebna w sumie tak naprawdę do wszystkiego. Co? Jak możecie widzowie zauważyć... A, dobra, do no to przejdziemy. Potem przechodzimy do naszego o, ogródeczka. O, ogródeczek widzowie wygląda tak. To drzewo jest takie przepiękne. Ja... Nigdy nie sądziłem, widzowie, że na tej serii taki klimat mi się uda, tworząc tą serię. Oczywiście takie drzewo mam ogólnie pierwszy raz. Ogólnie na serii, wiadomo, na biednym rolniku serii tam jest oczywiście małe drzewo, i tam jest chyba iglaste, z tego się co nie mylę. Tutaj też, widzowie, mamy ogródeczek, ale to co? Mamy tutaj żywopłocik, mamy niżutki płot, tutaj też, widzowie, mamy coś takiego, płot. Jak płot, troszkę krzywy, mamy żywopłocik. Tu oczywiście, widzowie, mamy e, krzesełka ze 100. E, krzesełka tutaj też mamy leżaki e, stolik, żeby widzowie sobie zjeść tutaj na przykład kawę i sobie popatrzeć. E, jakie my mamy piękne maszyny, ale tu mamy fajne maszyny 60. pół, kombaj, e, pięknie to ogólnie wygląda. Ale co? E, koniec siedzenia, tutaj też widzowie, mamy ławeczkę, żeby też posiedzieć. Tutaj mamy śmieć, śmiet, śmietnik. Tu mamy oczywiście grylka. Czasami, widzowie, sobie odpalimy grylka w niedzielę. No to się nic, oczywiście, nie stanie. Każdemu należy się o po wycinek. Tu mamy jakieś tam krzaczki, nie krzaczki, więc myślę, że jest oczywiście dobrze. Co przechodzimy teraz do domu. Widzowie, oczywiście, domek. Też widzowie, tak szczerze, ja go nie budowałem. To kiedyś, widzowie tak naprawdę to gospodarstwo już kupiłem z tym domkiem, więc no ja go nie budowałem, tylko widzowie dobudowałem ton, ten daszek tutaj, tą ala taką nie wiem, ale taki taras ten z desek położyłem widzowie blachę i jest oczywiście fajny domek. mi wyszedł, okna też widzowie nie są za nowe w tym domu, ale co ważne, że jest tak naprawdę w czym mieszkać, tutaj na dachu mamy ternit Komin też murowany z cegieł. Tutaj mamy antenę. Więc myślę, że ogólnie jest fajnie. Tutaj, oczywiście, widzowie też możemy się zobaczyć na nasze maszyny. Więc myślę, że to fajnie ogólnie wygląda. Drzewo na środku też dodaje takiego klimatu, oczywiście w tamtym roku widzowie to drzewo podcinałem, no bo troszkę to drzewo mi przeszkadzało, no bo już wchodziło mi na dach domu, więc mówię obecne to drzewo, żeby się oczywiście dach w domu nie załamał, więc no. E, co? E, tutaj oczywiście też widzowie mamy szklarnie, szklarnie też widzowie mamy postawioną. W rok temu, widzowie, ja tu szklarnię, szklarnię stawiałem ze szkła, no bo miałem w ostatnich latach tak naprawdę szklarnię foliową, więc mówię, w tamtym roku postawię szkla, szklarnię ten z okien, więc myślę, że wyszło mi to fajnie. Też oczywiście, widzowie, napiszcie mi w komentarzu, co ja mam ogólnie w tej szklarni yy, yy, zasadzić. Czy pomidory, czy truskawki. Oczywiście nie piszcie sałaty, no bo mamy sałatę na serii Biedny Rolnik, więc sałata odpada. Więc trusk truskawki albo pomidory, widzowie, mi napiszcie w komentarzu. Co ja mam oczywiście w tej szklarni zasadzić? Co? Tutaj mamy oczywiście, widzowie, ule. Ule też, widzowie, mamy e, trzy ule, ale też mamy za... E, do też mamy ule ale to zobaczycie w dalszej części o odcineczka co ule jak to ule ja widzowie się czasami zajmuję produkcją miodu więc e, czasami pojedziemy sobie na targ sprzedać ten miód więc myślę że to będzie bardzo e, fajnie co my też mamy pie... mausera widzowie tutaj zrobionego e, co mauser jak to mauser, mauser widzowie zrobiony oczywiście pod ta podstawka i z tymi kołami, no to została zrobiona w ciągu dwóch godziny co, z, z, z przyspy pospowałem widzowie te winklóweczki dookoła dałem oczywiście ramę, dałem ośkę i jest oczywiście taka przyczepka na Mausera więc myślę, że to ogólnie y, mi to fajnie wyszło i na przykład ma y, tego Mausera do podlewania szklarni albo dawania krowom wody albo y, no no po prostu widzowie, na, na co inne też widzowie, czasami mam do podlewania takiej trawy, czasami do gnojówki, więc jest to oczywiście beczka do wszystkiego przydatna. Co. No tutaj oczywiście już mi się miuto naprodukował, tu też widzowie, jak sami zauważyliście, mamy tutaj inne płot. Tu oczywiście mamy taki płat siatkowany, tu oczywiście mamy widzowie z desek, no bo co, no oczywiście tutaj też był po tej stronie płot z desek, ale to, widzowie, po. zmieniałem ten płot, no bo tutaj, widzowie, już się po tej stronie zawalał się ten płot, więc mówię, nie będę robił kolejnego płotu z desek, po prostu zrobię tą o, siatką i m, wyszło mi to ogólnie na dobre. Kiedyś e, też tutaj, widzowie, zrobię płot siatkowany, jak ten płot z desek się oczywiście rozwali, no to będzie oczywiście tutaj siatka teczka co no tutaj mamy też palety do pocięcia tu też mamy wielki kamień z pola tu mamy jakieś tam huśtaweczki stare nie stare widzowie z dawnej szkoły tak naprawdę i sobie tutaj oczywiście stoją te chusztawki, te tutaj beczka na paliwo chyba dziurawa ale to może kiedyś ją wywiesiemy na złom co? No tutaj też widzowie taki podes stoi kiedyś widzowie ten podes ogólnie miałem postawić nad Jesiorko, żeby widzowie przechodzić nad jesiorkiem, ale to tylko się zakończyło na moich planach, a tutaj ten oczywiście stoi co. E, tutaj mamy przedstawione już to wszystko tak naprawdę. O, mm, dobra. E, teraz widzowie. E, idziemy sobie do naszej studni. Studnia widzowie, tutaj też mamy oczywiście studnię. tu mamy kwiatki zasadzone no po prostu żeby widzowie to fajnie wyglądało, no bo tak naprawdę można powiedzieć od 100 odtąd dotąd, no to to jest jeszcze można tak powiedzieć, że to jest tak naprawdę nasz ogród, więc myślę, że, że to mi fajnie tak naprawdę wyszło. Co, mamy tutaj jakieś starą tam maszynę, tu mamy beczkę na paliwo też tu też widzowie mamy e, płytę na obornik, ale co? Po prostu widzę, płyty na, płytę na obornik mamy. Nie mamy oczywiście mu murowanej. Może w przyszłości będziemy na pewno mieli murowaną, jak będziemy budować nową oborę, ale no niestety nie mamy tyle oczywiście pieniędzy, żeby wymurować jak na razie płytę murowaną, więc ja, widzowie, zrobiłem płytę po prostu. Y Ej, to jest drze z drzewa. Ty, z drzewa widzę, robiłem zrobiłem płytę, więc myślę, że to ogólnie fajnie wy mi wyszło. Pojechałem do lasu, ściąłem drzewo i no, no i mamy oczywiście płytę na oborniczek, Co mamy tutaj też ładować do obornika? No, bo oczywiście, turem tutaj nie załadujemy. No, chyba że e, tutaj, oczywiście, turem, no. Wiadomo, jak będzie więcej obornika, no to czasami widzowie, turem załadujemy, ale się oczywiście tutaj nie wykręcimy. No, chyba żebyśmy zabrali te e, duperelki, ten złom ogólnie byśmy zabrali. No to chyba, że tak, ale tak, to widzowie, musimy ładować oczywiście tym ładowaczem. Naszym przepięknym, ale co? Myślę, że będzie oczywiście fajna, e, Fajna akcje. Oczywiście będą na odcinku, jak będę ładował tym ładowaczem, no bo będę. Mam oczywiście ten ładowacz na e, pierwszy raz na seri, e, serii tak naprawdę, no bo jeszcze nigdy tego ładowacza nie miałem więc widzowie tutaj tego ładowacza wypróbujemy co, no tutaj oczywiście mamy widzowie pług dwuskipowy, powiecie widzowie po co mi dwu, dwuskipowy pług jeśli mamy 60, oczywiście e, mam drugi e, ciągnik ale jaki ten drugi ciągnik jest no to zobaczycie już za chwilę widzowie, mamy oczywiście pług Dwuskibowy odmalowany, widzowie, wszystko oczywiście widzowie maszyny mam tutaj odmalowane, więc nie ma jakichś tutaj poniszczonych maszyn, więc co, my mamy pług dwuskibowy pomalowany na zielono, więc co tu dużo od od opowiadać, nowe odkładnice, nowe koło, więc pług został praktycznie od Nowiony, co? Teraz widzowie mamy tutaj opryskiwacz niebieski. On tak naprawdę nie wiem, ile się zmieści do niego lit litrów, ale chyba bodajże 300 litrów się do niego mieści. Jest on 8-metrowy, więc po prostu beczka wsadzona. Oczywiście to jest widzowie opryskiwać. Samoróbka, po prostu co? On jest z beczki robiony. P Jakieś tutaj zawieszenie do ciągnika zostało zrobione. Lance zostały widzowie kupione chyba z opryskiwacza bierckiego. I co? Mamy oczywiście opryskiwacz. Rama po prostu pomalowana na niebiesko. W sumie cały opryskiwacz pomalowałem na niebiesko. Beczkę na szarą. I oto powstał taki opryski, opryskiwacz. Co? Może ten opryskiwacz widzowie wypróbujemy jeszcze przed żniwami albo po żniwach. Ale top zobacz czy my, co, mamy tutaj oczywiście brony, brony oczywiście czwóreczki, odremontowane też, pomalowane takie na ala taki czerwony, ale taki beżowy i co T tą ramę widzę, pomalowałem na czerwony no na czerwone a te bronki pomalowałem na czarno koła w sumie opony, opony robią jako obciążenie, więc myślę, że jest Fajnie, więc myślę, że to ogólnie widzowie mi wszystko fajnie wyszło. Pomalowane bronki, więc co? Co, mamy oczywiście pierwszy ciągnik na tej serii. Mamy oczywiście sześćdziesiątkę z turem, ale bez maski. Co, sześćdziesiątkę widzowie odremontowałem 4 lata temu. Podajże, chyba podajże 4 lata temu, jak się z tego co się nie mylę, ale tur został założony dopiero parę miesięcy temu, chyba 7 miesięcy temu założyłem tego tura, więc no tur oczywiście jest bardzo przydatny do, do załadunków drzewa, do załadunków beli, do ładowania obornika z kupy, z pola co, do ładowania na przykład drzewa więc tur oczywiście bardzo się przydaje co, koła oczywiście koła oczywiście na balonówki mamy oczywiście E, tutaj błotniki mamy z tyłu, też koła bardzo szerokie. W 60 mamy bez obciążników widzowie, tą 60 z tyłu, ale to jakoś widzowie to 60 ma przyczepność, więc. Z kabiną oczywiście podaj się sokółka, ta kabina, tak się chyba tak nazywa ta kabina, więc no, e, co, tur po prostu jak tur widły e, ma, oczywiście, o, sprzęt mamy tak, widły i łyżka do tego tura, tylko więc no, niestety tylko tyle mamy bez maski, Przysz... no bo widzowie, wiadomo, e, jak e, remontowałem oczywiście tą 65 lat temu, no to moja dawna maska została i była bardzo pogęta, więc już tej maski oczywiście nie zakładałem, a w przyszłości może kupimy jakąś nową maskę, więc no. Ale to się jeszcze zobaczy. Co No 60, oczywiście widzowie tak wygląda w środku, więc bardzo jest. E, fajna. Ta 60 ze środka też bardzo fajnie wygląda, ale co te wysiadamy. Oczywiście widzowie wysiadamy z tej 60 i, i idziemy teraz. E, tutaj co? Obora, widzowie, obora, widzowie się, obora. Oczywiście na krowy pewnie, pewnie się zastanawiacie, co ja będę w tej oborze hodował, ale oczywiście krowy będę tutaj hodował, więc oto, widzowie, obora. Teraz napiszcie mi w komentarzu, ile ja mam mieć tak naprawdę krów na, star na start. Więc co? Napiszcie, tak. No, napiszcie widzowie ile ja mam ogólnie mieć krów na start, ale co? E, tutaj oczywiście widzowie jest pomieszczenie gospodarcze w tej oborze. No w sumie mleko tutaj oczywiście będzie mleczarka odbierała szlałfa widzowie tutaj podłączymy, no szlałko, no wąż wąż widzowie podłączymy tutaj, mleczarka oczywiście podjedzie i będzie oczywiście mleko ła. Dobawa, więc myślę, że będzie fajna akcja. Tutaj też widzowie będą się krowy. Będziemy tutaj oczywiście krowy hodować. Tą bramkę widzowie się otwiera. Możemy oczywiście widzowie tą bramkę sobie otworzyć. Tutaj też widzowie by jest bramka, ale ja to widzę bramkę o. Tworzyłem, co? Tutaj się oczywiście daje się krowom jeść, ale to i tak, to tak widzę to tak średnio, no bo muszę przerobić i. Zrobić oczywiście koryto tutaj na wodę i na śrutę, żeby te krowy tak naprawdę nie deptali. Ale co? Obora, obora tak naprawdę e, nie, po prostu ternitem położona, no bo zostało widzowie mi, jak kupywałem na tom ternit i na stodołę, no to mi zostało ternitu, więc mówię, a położę sobie jeszcze ternit na oborę, więc co, obora też widzowie jakoś nie jest jakaś nowa, tylko już jest bardzo stara już z pustaków widzowie zbudowana, ale ona była budowana, jak ja jeszcze widzę to gospodarstwo tak naprawdę kupiłem, więc nie wiem kiedy ona była budowana, więc to, drabinka jest, ławeczka jest przed oborą, tutaj oczywiście mamy jakąś tam beczułkę, więc myślę, że Obora się tak prezentuje. Czekajcie, ja sobie, sobie tutaj zamknę te wrota, żeby nie było. Co? Z tyłu oczywiście mamy drewnianko więc myślę, że to jest ogólnie fajnie. Co? Mamy oczywiście wiatkę. Wiatka się oczywiście prezentuje tak, więc myślę, że wiatka jak to wiatka. Mamy, no po prostu, zrobiona z desek, z kroków, Mamy też widzowie. Nie myślę, że. Yy, wiatka jak to wiatka mamy oczywiście widzowie z dasek zrobioną, ale to i yy, też widzowie ona jest położona z ternitu, dach oczywiście jest zrobiony z ternitów oczywiście krokwy tutaj są, połowę zrobiona oczywiście z kroka, więc po prostu wiatka jak to wiatka co i pod nią mamy maszyny co, przetrząsarkę widzowie mamy oczywiście przetrząsarkę oczywiście mamy taką przerobioną na zaczę, oczywiście na ciąganą tą przetrząsarkę, no bo kiedyś ona była widzowie zawieszana ta przetrząsarka, tylko ja ją przerobiłem na ciąganą, ale też widzowie ona została przeze mnie odremontowana. Pomalowana na czerwono, tutaj widzowie te, to do przekręcania jest pomalowane na żółto, felgi są pomalowane na szero, więc co tu dużo opowiadać, po prostu przetrząsarka. Co, mamy oczywiście rozsiewać, rozsiewać, oczywiście mamy taki niebieski, to się widzowie... Nie jest to lejek, to jest jakiś inny rozszerzacz kupiony za śmieszne pieniądze od sąsiada, takie widzowie za 500 zł ja ten rozszerzacz ogólnie kupiłem, więc bardzo tanio, ale go odremontowałem, więc wyszedł mi ten rozszerzacz nam za około 800 zł, tam dołożyłem 300 zł, bo musiałem widzowie wałek dokupować te talerze do rozrzucania, musiałem też kupić, więc no, my i mam, i naklejeczki widzowie kupię i mamy oczywiście taki przepiękny rozsiewacz do nawozu, nie bieski, co, mamy oczywiście tutaj talerzóweczkę, talerzówka się oczywiście tak prezentuje więc, co, talerzówka co tu dużo mówić, zielona, pomalowana, widzę praktycznie na taki, sam na taki sam kolor jak pług, mamy oczywiście też widzowie tutaj dociążenie, więc myślę, że co, talerzówka jak talerzówka, co tu dużo o powiadać, co, tutaj oczywiście mamy duperele, pustaki, nie pustaki, tutaj widzowie też mamy jakieś duperele, co, mamy oczywiście silos, oczywiście silos widzowie jest pusty, nie ma nic w tym silosie, ale tu widzowie na tej serii będziemy grać. Realnie, że jed, jeden silos to jedna uprawa. Tutaj widzowie też będziemy pewno w tym sezonie będziemy sypać tutaj jęć Nie, owiec będziemy tutaj sypać, bo mamy owsa, oczywiście najwięcej. Więc owiec, widzowie, tutaj sobie nasypiemy, więc myślę, że będzie oczywiście fajnie. Co, ten silos, widzowie, też jakiś nie jest jakiś nowy, tylko on jest, widzowie, stary. Może jest on odnowiony ale on jest widzowie pomalowany, więc no, Silos jak to Silos, co, co? Mamy oczywiście tutaj widzowie Combine, kombine widzowie na e, serii. Bo, e, co? Nigdy oczywiście widzę nie miałem oczywiście kombajnu na serii w pierwszym odcinku. Nie, miałem na polski wsi widzowie z kombaj od razu na serii, ale w, na biednym rolniku, no to tam widzowie, kombajnu w ogóle jeszcze nie ma. Ale co? Tutaj, oczywiście, postanowiłem, że będzie kombaj, kombaj, oczywiście, fachra. Header tam chyba 3 metry. Podajże tutaj, widzowie, kombaj, widzowie, kupiony praktycznie od sąsiada, bo sąsiad, widzowie, ten kombaj miał wyprowadzić na złom, więc ja postanowiłem go kupić. W on... On w ogóle widzowie ten kombaj był w opłakanym stanie, tylko ja go o dre, monto, wałem tak naprawdę, więc nie ma się tu. Nie ma się oczywiście co tu tak naprawdę. E, e, dziwić co. No, ja po prostu widzę ten kombaj widzę ze mnie został odremontowany. I wygląda jak wygląda. Nowe lampy są oczywiście, nowe lusterka, więc myślę, że. E, co co? Rura, rura jest, blandeki założone, z zaczepu z tyłu oczywiście nie ma, ale po co w kombajnie tak naprawdę w takim zaciem tu oczywiście mamy podest e, co tutaj nie wejdę, no widzowie nie wejdę, jest oczywiście słaby e, Co ze środka, tutaj oczywiście sobie widzę wejdę na ten header i wam pokażę jak to oczywiście wygląda co mmm, -hmm. Co, kombaj, to kombaj, kogut jest. Ważne, że jest ogólnie opór. Co w tym garażu? Oczywiście nie ma tutaj nic, tylko widzowie, jest nasz warsztat. Tutaj oczywiście będziemy remontować nasze maszyny w tym oto takim małym garażu. Tutaj widzowie, kiedyś sobie blandekę tak położymy, i myślę, że to będzie, będzie. oczywiście garaż zakryty blandeką. Albo tutaj drzwi dorobię drewniane, albo z blachy. No i jeszcze w sumie zobaczymy, co. Tutaj oczywiście mamy coś takiego. Kombaj się oczywiście ze środka prezentuje tak. Więc co? Kombaj jak to i sprawdzimy go dopiero w śniwa, jak on się będzie oczywiście spi, sywa, spisywał. Rurę ma. Więc no. Co? Teraz przechodzimy do naszej stodoły. Ogólnie oczywiście widzowie stodoła tak naprawdę była robiona bardzo, bardzo temu. Oczywiście to tej stodowie tak naprawdę nie ja robiłem, tylko oczywiście e, za, e, po prostu sąsiedzi widzowie pomagali jak to kiedyś na wiosce widzowie ke, e, każdy i drugiemu sobie pomagał, każdy widzowie sobie pomagał, więc co stodoła jak stodoła drewniana, tutaj widzowie sobie otworzymy i tutaj mamy też ma szyny. Oczywiście dach m, ternit oczywiście jest na tej stodole, tutaj oczywiście Mamy coś takiego, więc co, mamy pierwszą oto widzowie maszynę, oto jest widzowie taka nasza przyczepa, ona oczywiście nie jest pierwszej młodości tak naprawdę, no bo ona jest wyremontowana, naklejki oczywiście kupiłem, ładowność dopuszczalna 3,5 ton, koła nowiutkie, po prostu widzowie drewniane burty map, w sumie te deski widzowie są nowe, ja widzowie tamte stare deski od tej przyczepy wywaliłem. No, w sumie pociąłem, tak naprawdę, do palenia i jest, widzowie, nowa, e, praktycznie przy. E, pszczepa, co? Światło ma, tutaj widzowie, ma te trójkąty, mamy widzowie oświetlenie, mamy oczywiście te rejestrację, oczywiście starą, z, zaczep z tyłu ma, więc co? E, pszczepa jak pszczepa z... E, no, pszczepa jak po prostu, pszczepa oczywiście, ona nie ma kipra, więc nie będziemy oczywiście jej prowadź, tutaj drewniane burty nie są odmalowane, więc co, my tutaj się oczywiście prezentuje się o to tak, więc co, przyciapa jak przyciapa, co Mamy oczywiście kolejne maszyny, już widzicie, widzowie, nasz drugi ciągniczek Jest to oczywiście Władek bez kabiny, też widzowie odremontowany, ale on był widzowie remontowany Prawie rok temu. Wszystko, widzowie, praktycznie nowe. Władek, widzowie, kiedyś miał ogólnie kabinę, tylko e, zdjąłem, widzowie, teraz tą kabinę. Może w przyszłości do niego założymy tą kabinkę, ale to wątpię, że założymy do niego kabinę, no bo jego stara kabina jest. Bardzo w opłakanym stanie, i pewno widzę, ją wywiozę tak naprawdę na złom. No, chyba że kupimy nową kabinę, ale to się jeszcze zo. Za... Chyba, co? No, Władek, jak to Władek? Koła oczywiście, no, ma no, wąskie tak naprawdę koła. Bez obciążników z tyłu, z tyłu oczywiście, widzę, ten Władek ogólnie jest zniżony, jak to na osiach, więc on nie jest aż taki wywrotny teraz tak naprawdę, no bo ja widzę że kiedyś miałem go podwyższonego lampy oczywiście ma zarejestrowany jest tak jak nasza sześćdziesiątka z tyłu lampy są e, kierunki są, tutaj oczywiście no po, no po prostu, Władek jak to Władek wy, wyremontowany więc myślę, że jest oczywiście fajne co e, tutaj oczywiście się tak to prezentuje myślę, że e, to jest bardzo fajne i jest coś ta, władziu, mój kochany władziu co? E, tutaj oczywiście widzę, mamy koszareczkę, koszarka, widzowie rotacyjna, zielona, też odremontowana, więc co? No, pro, no po prostu odremontowana koszarka. Tu oczywiście mamy naszą sadzareczkę, też widzowie pomalowane, e, pomalowana na zielony kolor, więc talerzówka, płuk, e, koszarka i sadzarka i byli widzowie. Tą samą farbą, tak naprawdę, pomalowane, tylko ja widzę Zmieniłem ich po prostu odcień. Niektóre maszyny są już wyblakłe, niektóre nie, więc co? No co, sadzarka jak sadzarka. Tutaj oczywiście widzę, mamy siewnik poznania, co też oczywiście wyremontowany. No po prostu, parę miesięcy temu widzę, ja ten siewnik wyremontowałem. Mamy oczywiście. Hej, z tyłu oczywiście założone zagarniacie, no bo kiedyś oczywiście tych zagarniacie widzowie nie było. I co? Powstało to taki piękny nam siewniczek, więc co tu dużo? Tak naprawdę, o, powiadać co? No, dwukółka widzowie tutaj stoi ziemniakami, więc myślę, że ta dwukółka ogólnie będzie bardzo. Ogólnie bardzo fajna. Odremontowana na zielony kolor. Pomalowana. Co mamy, oczywiście, pomalowane też felgi na szaro. Tutaj, oczywiście, stoją worki ziemniakami do sadzenia ziemniaków. Co teraz przechodzimy na tył. Z tyłu, oczywiście, widzowie, wygląda to następująco. Coś takiego. Co, mamy oczywiście tutaj duperele palety, nie palety. Mamy oczywiście skrzyneczki, więc myślę, że to ogólnie fajnie wygląda. Co, tutaj widzą, mamy kolejną maszynę, którą jest taki płuk trzy skibowy, szary, więc co, myślę, że to ten płuk widzą, bardzo fajnie wygląda. Tutaj też. Został pomalowany i wyremontowany. Kolejna nasza maszyna to jest oczywiście kopaczka konna, pomalowana na brązowo. No co tu dużo mówić? Kopaczka stara, oczywiście, konna, więc no po prostu jak kopaczka, więc co? No e co? E tutaj oczywiście widzowie mamy taki oczywiście ogródaczek bez folii. Napiszcie oczywiście w komentarzu, co ja, ma co ja mam oczywiście w tym ogródku, ho. Zobacz, czy, czy sałatę, czy szklarnię, czy sałate, czy truskawki, czy pomidory ja mam widzowie tutaj zasadzić, więc napiszcie mi w komentarzu, co ja mam tu oczywiście zrobić. Czy tu oczywiście drabina z domu wyniesiona, ale to mniejsza oto. Hej, co, tutaj oczywiście widzowie mamy wóz na zboże, wóz się oczywiście prezentuje oto tak. Koła widzowie z tyłu większe, z przodu mniejsze pomalowane na brązowo, więc no po prostu ten wóz widzowie jest odnowiony ten wóz, więc no co tu dużo oczywiście opowiadać. Co rozrzutnik też widzowie wyremontowany, no w sumie ten rozrzutnik widzowie praktycznie był cały wyremontowany, no bo ten rozrzutnik jak ja go widzowie kupiłem no to był cały pognity, więc musiałem go no, ten rozrzutnik całe moje serce tak naprawdę włożyć, ale co? O, potem sobie go pomalowałem, nowe burty, zielone, siatka żółta, adapter czarny, felgi. Białe koła oczywiście są bardzo szerokie i większe. Mamy oczywiście tutaj, no co, praktycznie został odnowiony, ale go sprawdzimy, jak będzie rozrzucanie o bornika. Tutaj oczywiście mamy silos na kiszonkę. Silos oczywiście na kiszonkę się prezentuje tak, więc myślę, że będzie akcja kiszonka już w pierwszych o ościnaczkach. Co też widzowie, tutaj mamy ulep, mamy oczywiście kole kolejne ule tak naprawdę tutaj oczywiście mamy widzowie 5 uli tam chyba mieliśmy 4 podajsze ule więc no my ule widzowie ma, tak 3 mieliśmy tam ule chyba widzowie tak mieliśmy tam chyba 3 ule tak dobrze oczywiście powiedziałem mamy oczywiście 3 e, ule tam a tutaj widzowie mamy 5 uli więc tego miodu się troszkę dużo produkuje ale to bardzo dobrze będziemy jeździć częściej na tak, co oczywiście widzowie, mamy tutaj kultywator z wałkami, oczywiście wałki widzowie Nie patrzcie, so, że są pomalowane na czerwono, no bo To widzowie te wałki już tak kupiłem, no bo widzowie ten kultywator tak naprawdę Go na początku pomalowałem na zielono, potem szukałem wałków na Które są zielone, wiadomo No mogłem oczywiście te wałki pomalować, ale te wałki widzowie dopiero co Są kupione, więc nie ma sensu jak na razie tych wałków malować, wiadomo. Może w zimę te wałki tak naprawdę pomalujemy, ale to się jeszcze ogólnie Chyba zdobaczy, więc no, kultywator jak kultywator, więc my sprawdzimy go 2,1 chyba metra ten kultywator ma, więc tutaj nie ma co przedstawiać. Co? No tutaj mamy oczywiście duperele, I tutaj oczywiście mamy zgrabiarkę, zgrabiarka tak naprawdę jest też o Odnowiona, co? No, zgrabiarka, jak widzę, jest zgrabiarka Po prostu się ona prezentuje Coś takiego e, pomalowana Tutaj Jest, tak? E, felgi oczywiście na biało z Gwiazdy na żółto e, Co? E, Dyszel oczywiście mamy Tutaj oczywiście W ten sposób, no bo tak w Widzowie w realu, ale tutaj też Widzowie na tym zaczepie też można Zgrabiarkę ciągnąć Po o drodze, tylko widzę, tutaj oczywiście ta zgrabiarka tak nie jedzie poboczem, tak naprawdę, dro drogi. E, tutaj, jak ma się zaczepione, a jak tu widzę, to to bardzo widzę, trzeba jechać na środku, oczywiście, drogi praktycznie. Jak ten, z, a jeszcze jakiś zaczep, oczywiście, skrzywiony, no to to już w ogóle jest okr okropność, ale co? E, wszystkie maszyny oczywiście Wam przedstawiłem. Tutaj oczywiście teraz, tak naprawdę, Wam otworzę bramę. I się oczywiście, się to oczywiście tak się prezentuje. Tutaj oczywiście mamy jęczmień. E, co my, czy pojedziemy ciągnikiem, czy nie? No w sumie możemy sobie odpalić sobie władka i pojedziemy sobie ciągnikiem obejrzeć nasze pola. A w sumie widzowie, pójdziemy sobie pieszą, a na kolejnym nasze pole pojedziemy sobie ciągnikiem. Co oczywiście się to, to tak prezentuje ta droga. Tutaj oczywiście mamy płatek, tu też widzowie mamy... Płatki pcom, Oczywiście taką drogę muszę zrobić na serii Biedny Rolnik, ale tam, ale dopiero tam zrobię tą drogę, jak będzie wybudowana obora na krowy. Co? Mamy tutaj jakieś drzewka, nie drzewka. Tu oczywiście mamy ee, co? Ten, jak to? Jak to się nazywa? Ambone. Ambone widzowie na dziki, żeby oczywiście strzelać tak naprawdę w dziki, no bo widzowie, jak tu zasiejemy kukurydzę w tym sezonie, no to żeby nam dziki nie wydeptali tej kukurydzy Więc w nocy widzowie jak zobaczy, zobaczy jakiegoś dzika No to wejdę raz, dwa na i zastrzelę oczywiście tego Dzika, yy, co powiedziałem, yy, przepraszam bardzo Więc no, yy, coś takiego jest, więc myślę, że Jest bardzo yy, fajnie, też widzowie mamy pole Płotki też, więc myślę, że to ogólnie fajnie Wygląda, też widzowie tutaj mamy rów, więc Jak będziemy widzowie jechać w tym rowie, żebyśmy widzowie no się nie, nie, nie wjechali byśmy, byśmy widzowie nie wjechali do tego rowu, jak będziemy po pewnych Po pewnych oczywiście napoju, tu oczywiście mamy też rów, więc patrzcie widzowie jak to ogólnie fajnie wygląda Patrz, Patrzcie widzowie jaki tutaj jest ogólnie piękny kadr e, Co, no tutaj też widzowie mamy e, Mamy też widzowie tutaj kamień, tu mamy też drogę, mamy oczywiście tutaj pole na które będę, będą oczywiście ziemniaki Tu oto widzowie tak wygląda Więc co Ale co ja widzowie wam nie będę oczywiście Wam wszystkiego przedstawiał Zobaczycie to W kolejnych odcinek Odcineczkach tak naprawdę A ja widzowie tak naprawdę Jadę Wam pokazać kolejne Nasze pole Kolejne oczywiście nasze pole Podzielone oczywiście na dwie praktycznie uprawy, no bo na jednej części pola mamy trawę, a na drugiej mamy tak naprawdę e, e, owies zasiany już, więc co, e, też widzowie napiszcie w komentarzu mi ile ja mam ogólnie mieć pieniędzy na start na tej, e, na tej oczywiście pięknej naszej gospodarce, ile ja mam ogólnie mieć pieniędzy na start, e, też oczywiście nie piszcie widzowie mi, że 5 tysięcy, no bo Weźcie to pod uwagę, że muszę kupić tak nasiona, zapłacić za siewy kukurydzy, zapłacić też za krowy, więc napiszcie mi takie 20 tysięcy, 15 tysięcy, 10 tysięcy, więc możecie oczywiście napisać mi. Ale też się pewnie widzowie zastanawiacie, dlaczego jest w, w tytule odcinka widzowie na odcinku. Też widzowie, ta seria oczywiście będzie zwi Zami tak widzowie, będę oczywiście miał z wami serię, ale zaraz o tym e, wszystkim pogadamy, e, Damy co my. E, tutaj, oczywiście, widzowie, mamy nasze kolejne pole. Tutaj, oczywiście, jest widzowie, mamy trawę zasianą, a tu mamy oczywiście owiec zasiany. Podzieliłem to pole, oczywiście, na dwa, no bo więcej pól tak naprawdę nie mam. Mam tak naprawdę, widzowie. Tak jakby nie patrzeć, jedno pole, drugie pole, trzecie czy 5 oczywiście mam pól, więc nie jest aż tak źle. Coś tej oczywiście trawy da wiadomo, tutaj zbierzemy widzowie dwa pokosy na tej łące, ale top. ale to widzowie zobaczymy ile tej trawy ogólnie da. Może kupimy jakąś tam łąkę, ale top. Jeszcze co. Zobaczymy co, tyłujemy sobie, pewnie co, My wracając do tematu widzowie na no, odcinku, też widzowie napiszcie, będę mia miał oczywiście tą serię z wami, ale Napiszcie w komentarzu widzowie mi tak Kto chce widzowie dołączyć do tej serii, no to napiszcie w komentarzu tak. Dołączam do tej serii, chcę dołączyć na tej serii i napiszcie mi na Pv na Discordzie, że chcecie jak to dołączyć na, na tą serię, żebym ja oczywiście wiedział. Po prostu napiszcie widzowie mi na PV na Discordzie, na, prywatnych, oczywiście na prywatnej wiadomości, że tak, że chcę, że chcę dołączyć na tej serii. I napiszcie mi dlaczego chcecie jak to dołączyć do tej serii. Wymagam widzowie tak, sprawny mikrofon. I żebyście, widzowie, prawdę mówili, tak naprawdę, a pojedziemy sobie tędy, żebyście, oczywiście, prawdę mówili, więc wiek oczywiście, widzowie, nie ma zna znaczenia, więc widzowie, nie kłamcie, tak naprawdę, ile macie lat, no bo i tak, prawda, tak naprawdę, wyjdzie na jaw. Co, to oczywiście, nie w każdym odcinku musicie występować, ale to e, co, ale to, widzowie. To się, ale to się jeszcze oczywiście zo Baczy, co Nie w każdym odcinku musicie występować, ale to jeszcze oczywiście będzie oczywiście Zobaczymy. No, My, co. Też widzowie tutaj mamy kibelek. Nie w każdym widzowie odcinku musicie występować, ale to też widzowie musicie zostawić tego suba, no bo ja też widzowie będę to sprawdzał, jeśli ktoś będzie chciał dołączyć na tą serię. Co, my seria oczywiście będzie widzowie inna troszkę niż ta, ale to się jeszcze o. co, my gdzie tutaj oczywiście stanąć? Stan stanę widzowie sobie tutaj. Więc myślę, że widzowie w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się widzowie z wami żegnam. Ten odcinek prawdopodobnie widzicie wy w niedzielę. Co? Yy, widzimy się już widzowie w kolejnych odcinkach już za dwa dni. Co? Na razie. Cześć.